no, z naszym królem i dzięki niemu uniknął wynarodowienia. Bo młody Józef, zgodnie z własnymi predyspozycjami, od dziecka szkoły uczył się z myślą o służbie wojskowej. Chociaż kariera w armii cesarskiej zaczęła się całkowicie obiecująco, ponieważ nie wahał się w 1789 roku na życzenie króla i sejmu wezwany został do służby w Wojsku Polskim. I tam mógł zrobić karierę wielką, a to przyjechał i zginął, i dwa razy był ranny. I walczył za wolną Polskę.